Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, tutaj Berdysz. Na wstępie chciałbym Wam i Waszym bliskim życzyć wszystkiego najlepszego z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Mam nadzieję, że ten dzień przywitał Was w zdrowiu i w dobrym humorze, bo mam dla Was losowanie nagród. Ho, ho, ho! Merry Christmas! Świąteczne nazwijmy to losowanie i to nawet nie jedno losowanie, a dwa losowania. Już zaraz Wam wyjaśnię, o co chodzi. No więc pierwsze losowanie, o które Wam opiszę, będzie przebiegało tak jak to poprzednie. Jeżeli braliście w nim udział, no to wiecie, o co chodzi. Jeśli nie, to generalnie będzie nagroda. Będą to wydruki, tereny do naszego ulubionego hobby. No cóż, chyba nic niezwykłego nie powiem, jak stwierdzę, że oczywiście chcę, żeby ten kanał rósł i żeby coraz więcej osób go subskrybowało. No więc oczywiście trzeba być zasubskrybowanym do mojego kanału i umieścić komentarz pod tym właśnie filmem, pod tym teraz, który oglądacie. Będzie też drugi konkurs, natomiast będzie, to już kiedyś obiecałem, ale jakoś długo to zeszło, będzie to dla osób, które są ze mną no, od już jakiegoś czasu. Słuchajcie, pamiętam, że stwierdziłem, że no kurczę, dobra, będę coś z tym kanałem starał się robić i brnął dalej. W momencie, w którym przekroczyłem, znaczy w którym, że tak powiem, uderzyło 200 osób. I te 200 osób weźmie udział w tym drugim konkursie, czy pierwszym konkursie, zależy jak kto tam chce. Oczywiście, jeżeli jesteście jedną z tych 200 osób, na końcu tego mojego, prawda, materiału będzie dokładna lista osób, które się, że tak powiem, załapały na to drugie losowanie. Jeżeli bierzecie udział w tym losowaniu właśnie tych pierwszych 200 osób, to nie znaczy oczywiście, że nie możecie wziąć udziału w tym, prawda, drugim konkursie i jak najbardziej Was wliczę, jeżeli umieścicie komentarz właśnie pod tym filmikiem, no i będziecie zasubskrybowani. Także teraz może przejdźmy do rzeczy, pokażę Wam, co będzie w jednym konkursie, jak on będzie wyglądał i potem, co będzie w drugim. Dobrze, no więc to jest ruinka dość pokaźna, którą wylosuję dla jednego z moich 200 pierwszych osób subskrybujących mój kanał. Także tutaj zupełnie nic nie musicie robić w tym, żeby wziąć udział w tym losowaniu. Ja po prostu przeprowadzę to losowanie, podam jeszcze dokładnie kiedy, bo jeszcze nie wiem, myślę, że to będzie nowy rok. I no, jeżeli Was wylosuję, to się z Wami skontaktuję. No i jeżeli oczywiście wyrazicie chęć, to Wam tą ruinkę prześlę. To jest taki modelik, który składa się z kawałków. Jestem zresztą jednym z patronów tego pana, który te modele tworzy, bo tworzy ich dość dużo i czasem wystawia bardzo tanie kickstartery, które są świetne. Tak mniej więcej wygląda to w skali do figurki 28 mm, także no to jest naprawdę spory modelik. Jego wydrukowałem z myślą o Frostgrave, natomiast oczywiście możecie go użyć do co Wam się tam podoba. No to jest takie pięterko, prawda, zrujnowane. To wszystko jest na takich zaczepach i można to stosunkowo łatwo rozłożyć. O, właśnie tak, no jak widzicie, to są takie elementy, które się drukuje osobno. No i to wszystko można zczepiać. Nie wiem, czy można to jakoś w innej konfiguracji, ten inny modelik. No troszkę tu można coś pokombinować, mi się wydaje, zrobić coś mniejszego, niekoniecznie zawsze cały wystawiać na stół, bo jest on dość spory. Starałem się znaleźć coś neutralnego, znaczy w tym sensie, że wydaje mi się, że się może nadać do wielu rzeczy, prawda? To znaczy, tak jak mówię, no ja drukowałem to do Frostgrave, natomiast myślę, że spokojnie może być to jakaś historyczna ruinka. I też, no myślę, że no nie wiem, jak ktoś jakiś science fiction gra, to też ewentualnie może się nadać, może te drzwi trzeba stamtąd zabrać drewniane, obstawić metalowymi beczkami i będzie jakaś gotycka ruinka. No nic, no zależy to oczywiście od Was i od Waszej inwencji. Natomiast myślę, że cała rzecz jest, no tak jak mówię, dość okazała i że po pomalowaniu naprawdę będzie okazale wyglądać. Jeszcze nie wiem, bo sam jej jeszcze nie malowałem, także pewnie kiedyś jak pomaluję, to się z Wami podzielę, jak wygląda. No i teraz drugi konkurs, który jest dla wszystkich i będzie to losowanie tych elementów. To znaczy, to jest początek. Jak pamiętacie, być może z tego pierwszego losowania, bawimy się tak, że celem jest osiągnięcie 500 osób na tą chwilę. Jeżeli te 500 osób zostanie osiągnięte, no to jedna osoba zostanie wylosowana i dostanie ten zestawik. No plus oczywiście zaczepy, które pozwalają, żeby te elementy ze sobą zczepiać, bo one podobnie tak jak tamten zestaw to są, prawda, konfigurowalne. No jeżeli przekroczymy te 500 osób, no to wtedy
To już, że tak powiem, na bieżąco będę dodawał. Zobaczymy, jak to pójdzie. Jeżeli będą to jakieś, tak powiem, znacznie przekroczymy te 500 osób, to zacznę dorzucać do tego. No i poprzednio, jeżeli chcecie zobaczyć, jak tam ten konkurs się pierwszy odbywał, to tam odnajdźcie sobie u mnie na kanale materiały. Będę dorzucał, być może dorzucę też drugą osobę i trzecią, w zależności od tego, no tak jak mówię, jak to będzie szło. Na razie, że tak powiem, żeby nie przesadzać, chciałbym, prawda, dojść do tych 500 osób. No i żeby wziąć udział, tak jak to było napisane tutaj, podsumowane, musicie być zasubskrybowani do mojego kanału i umieścić komentarz pod tym filmikiem, pod tym materiałem. Wtedy będziecie mogli wziąć udział w losowaniu, o ile oczywiście osiągniemy tą granicę 500 zasubskrybowanych osób. Tak te elementy wyglądają w naturze, znaczy po prawdzie te są troszkę większe, bo one są znacznie masywne, wydrukowałem i do Frostgrave mi pasują, natomiast tak sobie myślałem, że do jakichś innych systemów lepsze by były mniejsze, tak 20% i tak je będę drukował, dlatego kto je wygra i one naprawdę fajnie wyglądają, jak są takie mniejsze, no niestety akurat w tym momencie nie mam do pokazania wam, mogłem pokazać te większe tutaj, no tu widzicie jeden zepsuty element, ale to prawda, tu, jako że to do Frostgrave, to tu się śnieg położy, nie będzie widać. No w każdym razie, o widzicie, one też są tak rozczepione, można je, że tak powiem, różnie konfiguracyjnie poskładać. No wydaje mi się, że naprawdę mogą się nadawać fajnie do wielu rzeczy. Ja myślałem kiedyś o nich właśnie w takiej troszkę mniejszej wersji do Władcy Pierścieni, bo takie to jest trochę w klimatach jakiegoś Osgiliad i takich rzeczy. Myślę, że fajnie będą się nadawać. A no też takie gotyckość, powiedzmy, tutaj już w ogóle nie ma żadnych elementów, które by przeszkadzały w wystawieniu tego w jakimś tam, prawda, futurystycznym settingu. Jak mówię, jakieś metalowe beczki, inne elementy futurystyczne i spokojnie myślę, że się nada. No więc to jest, tak jak mówię, znaczy to, te elementy, które pokazywałem przed chwilą, będą do wylosowania, jeżeli osiągniemy te 500 osób. Jeżeli będzie to jakoś tak szło, że tak powiem, sprawnie i będzie więcej niż te 500 osób, no to będę dodawał do tego, dodam jeszcze dodatkowe elementy, no i tak jak mówię, może jakieś takie, że tak powiem, też inne rzeczy dodam, znaczy podobne, powiedzmy, w klimacie, ale niekoniecznie z tego zestawu. Także słuchajcie, bardzo serdecznie was zapraszam do tej zabawy. Jeszcze raz życzę wam naprawdę wesołych, zdrowych i spokojnych świąt. No i cóż, no i żegnam się teraz z wami i do następnego razu. Hej!